Jeszcze, proszę Państwa, ja coś powiem na temat przygotowania do wędzenia. Jeśli mam już to zasznurowane, zapętelkowane, należy jeszcze dodatkowo osuszyć. Niektórzy osuszają bezpośrednio w wędzarni, ale dobrze by było, żeby wykorzystać na przykład domowy wentylator, jeśli posiadamy, żeby jak najwięcej odprowadzić z powierzchni mięsa wody. Szybciej następuje wędzenie tym sposobem. W zależności od typu wędzarni, rodzaju ten wędzarni, mogą wystąpić różne błędy w czasie wędzenia i ten kolor po wędzeniu będzie niewłaściwy. Pozostały nam teraz, może ja wrócę, przepraszam, wrócę na chwilę do powierzchnia, jeśli chodzi o wędzonki, które będą kierowane do wędzarni, powinna być wilgotna w dotyku. One już praktycznie takie są, ponieważ one dosyć długo nam ociekały. Poczekaj jeszcze chwileczkę. Tak? Ja tu już powiem najważniejszą rzecz. Tak, bo zapomniałem. Tu dla celów szkoleniowych my mamy po jednej szynce, ale jest później, jak robimy więcej szyneczek na przykład, to żeby wieszając na kije, kształty, dobierać kształtami. Dobierać tak? Wielkością. Dobierać wielkością. Jak będzie 10 na przykład takich szyneczek, wieszamy jest na osobny kij. Będzie 5 takich, wieszamy na osobny kij. Tak samo takich. Rozmiaramy po prostu. Balerony to już równy rozmiar. Po co? Po to, żeby później przy parzeniu nie mieć kłopotów. Bo wystarczy tylko wkładać na dno największe, średnie, na wierzch, najmniejsze, które najszybciej będą wychodzić. To tylko tyle, w związku z tym, że tylko mamy po jednym, to dobrze, tak. Powiesimy sobie. Uporządkujemy to w tej chwili. Może te małe, te najmniejsze, a te duże tam. Na oddzielny? Tak. Dobrze. To oddzielnie. To boczek. To jeszcze uporządkujemy to wszystko sobie. Na razie niech to wszystko, a to dużo tylko oddzielnie sobie. To wszystko na razie niech tam sobie wisi i obsycha, jeszcze ocieka. Później jeszcze rozwiesimy to. To już na wędzarni. No jak będzie. Proszę Państwa, pozostały nam takie kawałeczki mięsa. To się nazywa w przepisach branżowych wysortem z produkcji, przy produkcji wędzonek. To w zależności od klasy. Jeśli będzie ścignisty, oczywiście musimy to przyporządkować do poszczególnej klasy i dołożyć do mięsa drobnego, użyć do produkcji wyrobów. Także tego nie wyrzucamy, nie marnujemy. Pozostawiamy do produkcji kiełbas, ewentualnie do innych możemy rodzajów wyrobów tego użyć. Proszę Państwa, jeśli chodzi może o to ociekanie, bardzo proszę zwracać uwagę na to, żeby te powierzchnia tych wędzonek była wilgotna, ewentualnie obsuszone, jeśli to jest możliwe, i żeby te wędzonki miały określoną temperaturę, to znaczy, żeby miały temperaturę zbliżoną do otoczenia, dlatego że jeśli będą one osuszone, ocieknięte w lodówce i to mięso będzie miało powiedzmy temperaturę 4-5 stopni, to w przypadku włożenia do wyższej temperatury do wędzarni następuje szybkie wykraplanie się wody na powierzchni. I znowu mamy taką rzecz, że osuszyliśmy, niby to jest wilgotne, a jednak w pewnym momencie woda występuje znowu. Ważne jest, ważne jest wyrównanie temperatury między produktem wędzonym, a temperaturą wędzarni. Przy przygotowaniu wędzonek do zawieszenia pozostał nam boczek, który mieliśmy napełnić farszem mięsnym. On już jest przygotowany. A te akurat nacięcia wkładamy. Farsz. Oczywiście to jest wymieszane z przyprawami, wyrobione w sensie tym, żeby to było kleiste. Pozostały nam dwa kawałeczki przy nadziewaniu kiełbasy szynkowej. To też się nawet widzę, że to są trzy, nie dwa. I je włożymy do tegoż boczku faszerowanego. Składamy na pół. I zaczynamy sznurować. Na początku robimy kółeczko, sobie zawiązujemy. Żeby móc przełożyć.
O, takie lasso. Zwijmy to tak. A w to zawinięcie wkładam kawałeczek sznurka, który posłuży nam za pętelkę. Oczywiście część farszu przy formowaniu, wiązaniu, sznurowaniu tego kawałka boczku ucieka nam, ale to nie szkodzi, dlatego że część zawsze jest położone, farsz jest położony z nadmiarem. I teraz tylko wystarczy znaleźć kawałek. Przekładamy sznurek, podciągamy tu górę i ta ucieramy, wyciągamy tą resztę. Zrobimy pętelkę i nadmiar zabieramy. Ewentualnie jeszcze możemy uzupełnić, ponieważ jeden kawałek uciekł. Ładny kawałek mięsa nam uciekł w czasie sznurowania. On się wyśliznął, nawet jeszcze drugi, a drugiego już niestety nie da się tam włożyć. I jeszcze z tej strony trochę jakieś uzupełnienie drobne. Już mamy gotowy boczek do wędzenia.